I co teraz, szefie, konkursik, tak? Koszulka ufundowana przez Marcina Najmana. A, proszę bardzo. To z takiego materiału, ale nie kurwa z plandeki. To się kurwa nadaje. Kiedy macie opad? Myślę, że... Siemaneczko, siemaneczko, słuchajcie, my zejdziemy spotkać się z Różalem i z Pawlakiem, ten, który ostatnio wygrał na KSW i prawdopodobnie będzie walczył o pas, tak jest moje zdanie, bo powinien już tą szansę otrzymać. Ogólnie to miałem dzisiaj z nimi wspólny trening zrobić, miałem taki plan, ale jak wiecie, rodzinka jest na pierwszym miejscu. No jak przyjechałem z trasy wczoraj dość późno, dzisiaj wstałem, trzeba wszystko ogarniać na zakupy i tak dalej, żoną pojechałem kilka spraw pozałatwiać, więc jest godzina w tym momencie 12, a trening się rozpoczął. Będę pół godziny spóźniony, może troszkę dłużej, więc zabrałem córkę, która mi pomoże, przepraszam, córeczkę, która mi pomoże nagrać właśnie ten materiał dla was. Dlatego na córeczkę chodzi, zostawcie łapkę w górę. No i co? Lecimy spotkać się z Różalem, może coś tam się fajnego nagra. Tam powiem, że trenują. Jakieś przebitki porobimy, coś tam pogadamy. Jak się tylko się uda, jak będzie czas. No i zjemy też... Co macie, zjemy? Burgera, tak? No. Zjemy burgera, a więc co? Zapraszamy was na ten odcinek, bo na pewno będzie się działo. Bo posiedzi? Coś tam siedzi. Jak widzicie, jest tu już dobry zajazd, słoneczko świeci, chłopaki ostro trenują. No my pół godziny mamy spóźnienia, oni chyba godzinkę treningu mają, z tego co tam wieczorem, czy godzina 15, więc no już nie będziemy się wdupczać w trening. No ale fajnie by było, no ale wiadomo, rodzinka jest na pierwszym miejscu, przyjechałem z trasy po tam tygodniu, więc musiałem też zadbać tak o zakupy, o to wszystko, które porobić, żeby rodzinka później jak wjadę w trasę na cały tydzień miała. Wiadomo jak jest, no nie, życie kierowcy. No ale fajnie było z nimi się spotkać, a nie wiem, czy oni jeszcze nie kończą tego treningu już, bo ten mają zajazd taki ostatni. No zobaczymy, idziemy tam troszeczkę się dowiedzieć, co tam się dzieje. A miałeś dietę trzymać? Jak z dietą? No, taki jest research weekendowy. Zobacz, jak tu motorki też podjechały na fit centrum. I tu jest wesoło. Tu jest naprawdę wesoło. Fajna ekipa. I słuchajcie, ten motorek, on ma 2 litry. Tu jest silnik dwulitrowy. Ej, normalnie jestem w szoku. 2 litry motor. Ja pierdzie, jak to wygląda. Ten ma znowu 1,8. 1,8, 2 litry to ja mam w samochodzie. A tu jest w motorze 2 litry. Ja pierdziele. Co za sprzęcior. Kurde, taki by człowiek pojeździł, co? Ale jest normalnie petarda. Ten też, kurde, ten czarny. To jest Marcina Różala. Kurde, 1,8 motor. Też niezły sprzęcior, co? Przyjechał motorkiem. Ale tu jest silnik, ja pierdziele, normalnie szok temat. Sprzęty dobre, kurde, takim pojeździł. 2 litry, 1,8 motor. A ten jaki ma motorek? To jest też dwulitrowy. Tylko też to dwulitrowy? Ja miałem 1965, ty. No kurwa, ty tak cię słucham. Nie, zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę. Proszę cię. Ty masz 114, 1865. Pani w dowodzie zobaczy. No to dowodu nie mam, ale zaraz sprawdzę. Nie, no nie ma tu kwalifikacji. Ale motorki dobre. Ej, słuchajcie, takie są miejsca, że przyjechaliśmy sobie tym dratem kilkanaście minut. A, smoczek, jak ktoś ma dzieci, to pewnie wie, jaka to jest sytuacja. Smoczek z pieluszką zostały w aucie, bo żona byliśmy na zakupach, szybko dzieci do domu, ja się ogarnąłem, przyjechałem tutaj. Zresztą nie wiem, czy nie będziemy jechać zaraz, kurde Weluś, bo Ada już się płacze, że oni od kilkanaście minut, że od kilku minut, że ona chce Monia i pieluszkę, a jak żona im inna daje smoczka, inną pieluszkę, to na nie, ona chce to. Na zdjęcie nie da rady, za bardzo, ale na chcę. Siema Marcin. Siemanko. Miło poznać cię, że A chcesz takie jabło zimne? Marcin. Kupyla oddasz mi moje osi? O proszę. Za wino. Wiesz to za to zdjęcie, nie?
Naprawdę fajnie, że tutaj, niedaleko mojej miejscowości, dokładnie w Koluszkach, Siedlak otworzył taki właśnie fit centrum, czy ja dobrze mówię? Chyba centrum, fit centrum. Naprawdę, Petarda, widzicie, jest siłownia, robi fajne akcje i to się naprawdę mega szanuje. Teraz Różala właśnie ściągnął Pawlaka, żeby motywować jak najwięcej ludzi do treningu. Oczywiście wiadomo, na nasze okolice dużo ludzi może aż tak nie jest, ale jest, coś dzieje. On cały czas to próbuje rozwijać, dlatego mega propsy dla Siedlaka, dla Fit Centrum. Jakbyście kiedyś byli, to zapraszam z przyjemnością. Naprawdę siłownia jest fajna, bardzo klimatowa, swojscy ludzie, no i to się mega szanuje. A tu chłopaki teraz z Pawlakiem ćwiczą typowo MMA. A tu jak coś jest kolejna sala, strefa ABS. Coś tu się dzieje. Strefa Personal Cross. Jak widzicie. Dochodzimy z tego. I co teraz, szefie, konkursik, tak? Koszulka ufundowana przez Marcina Najmana. A, proszę bardzo. No to się powodzi, powodzi się. Bawcie o pierwszy konkurs. Co robimy? No, to szefie, konkurs, kto najwięcej razy zrobi, to wygrywa. No. Czas ustawiasz? Ja odpalam stoper. Od wyskokiem do góry, tak? 30 sekund pracy, każdy kto wie, ja biorę tak, tą trójkę. Go! Nie oszukiwać, wyskok, ręce do góry. Ręce do góry. Bawcie, wręczaj. Dobra, proszę. Proszę. Oczywiście, wszyscy. Kurwa, wyszły 9 rok, w Warszawie była taka gala. Boże. Przyjechał taki idiota, kurwa, ze Stanów, napierdolił ludziom w historii o żabkach, że będzie wielkim promotorem boksu tajskiego. No i zrobił wielką galę. Naściągał Tajów z Tajlandii, no bo ciężko, żeby z Tajlandii ściągnąć Brazylijczyków. Obsada była bardzo fajna, bo miał walczyć Rafał Petertil, walczył Michał, Mariusz Cieśliński, chyba Izu Ugono miał tam walczyć, Maciek Skupiński walczył, no i ja miałem walkę wieczoru z Rickiem Rufusem. Jeżeli walczysz w kickboxingu, to masz ring do kickboxingu. Tak, jest to z takiego materiału, ale nie kurwa z plandeki. Daj nam ring z plandeki, no to tak jak tutaj, pod słońcem zwykła mata się nagrzała, a tam plandeka najebała się kurwa tak, że przysięgam ci, wchodziłeś tam i wiesz, nie? Bo te światła były nisko. No i zaczyna się walka. Ta walka jest na internecie. Koniec pierwszej rundy, ja kopię takiego loła, a tu coś leci, nie? Bo oni myśleli, że szczęka mi wypadła. A mi kurwa toki płat kurwa skóry wyjebał, nie? Skóra mi się spierdoliła całkowicie. Ja chodziłem już kurwa tak, wiesz, on mobilny był na tych nóżkach, ja na tych swoich już kurwa nie. Przysięgam wam, przez tydzień czasu po walce to chodziłem kurwa, jak tak, bym się zesrał, nie? Bo nawet nie mogłem ten, nie? Taki ring tam kurwa w K1 zaserwował, zajebisty promotor ze Stanów Zjednoczonych, nie? Kurwa. A mało tego, Rafał chyba Petertil, czy nie, ktoś nie zawalczył mnie o pieniędzy? A ja mówię, posłuchaj mnie, jeżeli teraz, a było 15 minut do walki, jak teraz nie przyjdziesz mi pieniędzy, ja nie walczę. To było na Torwarze, hala kurwa pusta. Tają chyba zapłacił tylko kurwa w tych, w jedzeniu. Ja mówię, ja nie wychodzę w ogóle do walki, nie? No i ten, i przynosił, to przynosił mi tak, po 10 zł, po 20, skidka, post... Kurwa, no taka była gala, nie? Dobra, i teraz tak, panów i pani, nie ma. Dawaj, po linii ustajemy. No! Młody wygrał. Tak? Młody za 3 dychy wygrał. Rampę 24. Gratulacje. Dobra. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once... Prawda jest taka, łysy lepszy od Pawlaka. Oła, ja lubię mocno! Ja nie. Teraz promotor, tak? Z promotorem?
Kiedy macie opad? Myślę, że koniec roku. Może koniec roku. Koniec roku, tak? A, kurde, to zobaczymy, zobaczymy. Chcę walkę we wreszcie w październiku, ale wszystko się okaże niedługo, z kim będę walczył. Czas pokaże, no nie? Zobaczymy, no. A ogólnie to gratulacje, bo zajebista walka była. Dziękuję, dziękuję. O, delikatnie, dobra. Tak, nagrywam, no. Się kurwa nadaje. O kurde, jest cały czas mocny. On mocno bije, tak? No to jest gościu, który powinien... Gościu, który powinien występować... No, o kurde! Ludzie! Już cię zawalczy! A jakbyś się z kim będziesz walczył? Nie, no nie wiem jeszcze. Ciężko powiedzieć, no nie? Po prostu Materlą, bo to jest... Przecią, po tym tym? Aha, tak, no. To mocno! Tutaj to ma grzyba przecież. Tu mam grzyba, bo teraz mi wyszedł. Nie, tu mam grzyba 5 centymetra. Co masz? Chociaż męski się zrobiłeś teraz. To taka glizda. Ale ten grzyb to mi tak wyszedł, kurde, na dzisiaj akurat. Tutaj nie miałem jeszcze. Chodź, patrz, bo jeszcze nie miałem, kurwa, KSW wygranej. A, widzisz? No i dobra. Jedzonka czarciło? Oj, co tu się dzieje? Zobaczcie, co tu się dzieje. No cóż, dzisiaj nie będzie diety. Diety cud nie będzie. Seberka, tak? O kurczę. Trzeba w to zainwestować kiedyś. Kurwa, byku, jak ty to robisz, że tak wszystko to fajnie rozwijasz? No, starasz, wiesz, się coś organizować cały czas. Jest pasja, są przyjaciele. Dokładnie, i to się jest szanuje. Jest porządna, no, ekipa, jak widać. Dokładnie tak, no i widzisz. Zawsze, no szacun, zawsze się byku, udaje. Że w takiej małej miejscowości cały czas to rozwijasz i sprowadzasz fajnych dziękujemy ludzi. No również, tobie dziękujemy za, zawsze za współudział. Dziękuję. I do następnego, nie? No dokładnie, kiedy następna impreza? No jak myślę, jak co roku zawsze, jak jedna albo roku, dwie tak? Chociaż. Dokładnie, to się szanuje, dobra. Kolega przyjechał. Tu zobaczcie, dostanę właśnie za to, że kupiłem sobie komarka, jak widzicie mojego. Dostaję właśnie taką koszuleczkę w prezencie i za to bardzo dziękuję. Ekipa jest też na Instagramie, a na YouTubie też jesteście? No pewnie tak. No to zarąbiście. Możecie zobaczyć tych właśnie wariatów, co śmigają tak na motorkach. Kurde, koszuleczka petarda. Proszę. Dobra, to dzięki wielkie. Cześć Marcin. Może do następnego. Wiadomo. Już jestem w domu i naprawdę wielki szacun tutaj dla Pawła Siedlaka, który organizuje właśnie, zorganizował ogólnie takie fit centrum. Mała miejscowość, słuchajcie, bardzo dużo tutaj klubów upadało w okolicach, a on cały czas się trzyma i cały czas to próbuje rozwijać. Ściąga właśnie bardzo fajnych, pozytywnych ludzi, jak Paweł Pawlak jest mega kozak, no, taki jest pozytywny gościu, że patrząc na niego od razu masz bala na twarzy. Nie dość, że jest mega fighterem, to dlatego, że jest mega pozytywnym człowiekiem, jak również tutaj Róża, tak samo spoko gościu, motorami tutaj widzi, no coś robi, mała miejscowość. Tak dalej, tam może będzie maksymalnie w Kruszkach ile 12 tysięcy ludności, ale coś robi, żeby cały czas rozwijać ten temat i co roku jakąś imprezę zaprasza, tak dalej. Jak coś, to pamiętajcie, Fit Centrum Instagram i on pewnie będzie ogłaszał kolejne wydarzenie, a on zawsze potrafi kogoś fajnego zaprosić. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał na bieżąco i widzimy się w kolejnym materiale. Jak jeszcze raz powiem wcześniej, zapraszam Was na Fit Centrum, są też na Instagramie, jak również będziecie u nich, wpadajcie, bo siłownia jest naprawdę swojska, swojscy ludzie, no. Tylko przychodzić, trenować, piąteczki zbijać, bajer sztukować, a bajera tak naprawdę dobra. Trzymajcie się, hej!